I chyba witamy was serdecznie. Zobaczcie, kto dzisiaj ze mną jest. Witajcie. Jest i Ryszard. Jedziemy. Wielka sobota na ryby. Już się niektóre łódki opuszczają. Już parę łódek jest opuszczonych. A my się tu szykujemy. Pachu, pachu. Czekaj, to jest... Kurde, a gdzie ja dałem? A chyba tu pod siedzenie. O tak. Myślałem, że zapomniałem picia sobie wziąć. Dobra, widzimy się na wodzie. No i trzeba odpalić najpierw. Poszła maszyna. I trysła wodą jak należy. Rzeka jest jednak podniesiona, dosyć dużo rysiek. Zobacz, że jest. Gdzie idziesz? Aha. Włączymy Pici Fandera. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Odpłyniemy po ryśka do pomostu jednak, bo ciężko było przez to, że jest woda wysoka, to tak za płytko jest. Trzeba być w budce, żeby wypłynąć, ale nic, podpłyniemy do pomostu. Pomost oszroniony, piękny wschód słońca. Trzymaj fason, Ryszard, bo jest duży prąd. Siadł ładnie, odbić się i płyniemy. Jest. Tam łódeczkę też opuścili. Z kikerkiem, to nie jest Sławek? How you doing? No co, Rysiu, powiesz po tak długim czasie? No nic, przyjechałem, żeby odrobić żółtą kartkę. No właśnie, bo dzisiaj byłaby już czerwona. Bo jakby mnie tu ktoś chciał na rezerwę wysłać, to dzisiaj Polacy grają, to tak, że... Zobacz, patrz jaka woda jest wysoka, chłopie, nie ma w ogóle brzegu. Widzisz? Wypukało to ładnie, te brzegi. No, ale nie ma w ogóle brzegu, jest strasznie wysoka woda. No nic, płyniemy, próbujemy, co będzie. Temperatura wody, Rysiek, jest 47 stopni. To nie jest dużo na Illinois River. Nie dużo, ale na Wolaja to pokoju. Na Saugerę, no akurat 40, między 40 a 50. No zobaczymy, płyniemy w stronę barki, ok? Zobaczymy, czy będzie w ogóle cokolwiek brało. A księżyc świeci, świeci, tak? Nie. Czyli, że no super. Pełnia prawie jest pełna i gitara. Wytłumacz jeszcze wędkarzom, Ryszard, co to są tam w oddali te takie dziwne stwory. To jest kukurydzownia. Tu jest kukurydza modyfikowana, na której genetycznie się tutaj tuczymy. Teoretycznie naparzamy. Tak, Rysiek sobie wziął spodnie sprzed 15 lat. Myślał, że założy i mówi: chyba stara mi zwężyła potajemnie. A to kukurydza, panie Ryszard, kukurydza. Tu trzeba patrzeć, żeby czasem w wodzie nie płynęły jakieś tyfusy. Dobra, nie będę gadał za dużo, na razie. Jak jest? Kurwa. Barka stanęła, to dobrze, a nie, tam druga jest. Dobra, wyciągam dzioba do góry i skaczemy dalej. 33 mile na godzinę, Ryszard. Nie mów, że będziesz miał nosek taki czerwony. Będę miał zamarzniętą podpasz. Ale paruje woda, fajnie jest. Śpik z nosa gapie. Śpik z nosa gapie, woda paruje. Ale mi pysk zmarz. Przypłynęliśmy dosyć łatwo dzisiaj, ponieważ woda jest wysoka. Przypłynęliśmy w to ciekawe miejsce. Zobacz, jakieś całe stada ryb chodzą, widzisz? Ja stanę dzisiaj, Rysiek, może tak bliżej przy tym brzegu, żebyśmy rzucali w prąd i... Na przepływankę, co ty na to? Tutaj na ten... No. Ja dziś tu przyparkuję, wiesz. Ale nie wiadomo gdzie... Patrz, tam cały stado ryb idzie. Nie wiadomo gdzie... To ryby czy co to jest? O, widzisz, jesteśmy na spadku, teraz już zaczyna się. Zobacz, jak schodzi w dół. No bo ten dołek to tam jest, nie? Tak, no tam już dalej nie dopłyniemy nigdzie. Ale myśmy się wtedy ustawiali tak... Myśmy tam, tak. No ale to widzisz, że dzisiaj jest... Głębokość wody całkiem inna. O, coś wyskoczyło, no. No nic, będziemy próbować się gdzieś tutaj, słyszysz? Ja tu zaraz zapuszczę kura kotwę, bo popłynę jeszcze troszeczkę dalej, może co? Bo tam dalej jest ten całkiem ta dziura wielka taka. Nie wiadomo, czy tutaj nie będzie wypłycenia i będziemy rzucać na kamienie.
Nie, nie, tu właśnie jeszcze powinien być spadek, tu powinno być... O, widzisz, teraz jest, zobacz. Widzisz, tu jest dopiero ten taki główny spadek. Tylko tu jest cofka, żeby nas nie ściągało z powrotem, wiesz o co chodzi? Tak, nas to będzie ściągać z powrotem, bo to jest cofka w tą stronę. No widzisz, co się dzieje? Tak, nas będzie tutaj ten... Trzeba było dwie kotwice walnąć, tylko nie wiadomo przodem, gdzie się ustawić. Zobaczymy, ja rzucę jedną kotwicę, zobaczymy, gdzie nas ustawi, wiesz? Będzie nas kręcić. No to trudno, no to co zrobimy? Staję tutaj, Ryszard. Zobaczymy, jak nas obróci. Uwaga, lecimy. Poszła? Stary, tutaj w okręgu kilometra w dół i w górę rzeki już żadna ryba nie weźmie. Po takiej bombie nie ma wyjścia. Co ty? Ja na miejscu ryby bym na przykład nie zjadł. Tutaj wpływasz trumny jakieś? Czy? Chyba tak. Nie. Płyniemy do tyłu. Ja, wiecie co? Jest taka sprawa, że zaraz tu spróbuję z małej rybki, ale mam ręce zmarznięte, Rysiek. Nie mogę rybki utrzymać, nawet nie wiem, gdzie mi uciekło. Jest, mam ją. Założę rybkę. O! I żeby nie było, to spróbuję na Lindy River pierwsze, co? Ale mi się tutaj coś zakręciło. Ole, to nie w tę stronę, panie kolego Rafale. O, siód. To mi Rysiek na pewno zrobił na złość. Kiedy ja wiązałem, to on mi zaplątał. Nie jest taki kurka cycek jeden. Jasny gwint. Leci do wody, Rysiek. Przynęta. Ty co to jest? Patrz, po wierzchu coś łazi. Co? To jakby jakieś catfishe. Jakieś flatheady małe, no. Co to za ryby się spławiają? O, 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 coś bije. Normalnie cały czas coś w rybkę uderza, ale... O. Nie wiadomo co. Ach. Chciałem włączyć kamerę, żeby nagrać, a akurat była rybka. I się odpięła, panie kolego. No dobra, pojmamy następną. Na tym, tobie bierze coś? No właśnie. Ryba? To jest ryba? Holy shit. Holy shit. No tu jest kurka wodna, chłopie. Widzę, że nie. Na rybkę. Podasz ten podbierak, bo nogą w nim stoisz. Bo to jest bardzo śliska sprawa. Co to bandy? To będzie ryb. Będzie duży wołaj. Rybny wołaj? Jadalny. No dawaj, dawaj. Ja go na razie jeszcze nie mogę nawet... Czekaj, kołbrotek masz strasznie luźno. Wiem, bo mi... Co to jest, że tak dołuje? Ale coś konkretnego jest. Fiu, fiu! Poszedł. Shit. Poszedł? Poszedł. Och, to niedobrze. Coś to było poważnego. Za słabo zacięty. Za słabo zacięty? Lipa. Patrz. Mówię ci, że tu w tym zakolu... Ach, kurna, też. Ale to chyba podczepione coś jest, Rysiek. No ja nie myślę, bo mnie uderzyło. Ha. Zaraz zobaczę.
Nie widzę żadnej łuski, nic. No. Ci mówię, to nie bardzo podczepione, no, na podczepione mi wygląda, tylko że one po prostu może być tak, że jak wyjdzie słonko wyżej... Tak, to one wtedy uderzają. To one wtedy mogą bardziej atakować. One tam ostoją. Tak, tam, to tam właśnie. Przy tym... Kutkę spuściło na mnie. Dobrze jest, pięknie rysiek. Na gumeczkę. Ale to chyba jest podczepiony coś i będziemy widzieć co. Bo dziwnie idzie bokiem. Wiesz to, co to są? Co? Twoi przyjaciele. Szybchetki? Jakie szybchetki? Saugery. Jakie saugery? Krokodyle. O, krokodylki. Krokodyle to są, panie kolego. Chodź tu, krokodyl. To są aligatory. Za tylną płetwę łobuza, ociach. O, jeszcze sobie wędkę złamie. Niszczuk. Czy jak to tam jesteś? Tak wygląda. Podobny do szczupaka. Z milionem. Twarzy nie chcę pokazać. Otwórz pyszczek. Otwórz pyszczek. Boję się. On ma kupę zębów w twarzy. Prawda, Ryszard? A czego on na cykadę nie chce brać? Ty, może one teraz się stosunkują, wiesz, dlatego. Jak myślisz? Może być? O, widzicie, żywy nawet jest. Spadaj, krokodylu. Rzuciłem pod sam brzeg tam, przy zwalonym drzewie. Przed chwilą miałem ładne branie przy podbiciu. Czekam, aż upadnie. Opadło. No i... Nie mogę zbyt intensywnie podbijać, bo łapię na dosyć dużym spadku, ale skabaniłem branie. Teraz go wyczułem, Rysiek. Ale skubany podbił dwa razy i siedzi. Strajbes. Zobacz, jaki ładny. Ale skubany dwa razy podbił, dwa razy. Pum, pum i za trzecim razem, ale no zobacz. Ryba może nie jest potwór wielka, ale wciągnęła taką gumę, patrz. Zjesz go? Nie. Nie. Bardzo się cieszę, dziękuję. Bardzo ładny strajbezik jesteś, bardzo ładny. Uciekaj. Tak to bywa, Ryszard, tak to bywa. Że jest ryba tam, gdzie bym jej się nie spodziewał. Czyli w piasku. Co? Zaraz go zwyczajimy od nowa. Patrz. Jedzie następny. Wyczajnikowały. O, żeż ty, ten to jest... Ten to zaraz utnie. Ale skubany. Poczekaj. Żwawy. Idealnie w twarzy ma. Idealnie. Nie do ucięcia. Prawie sobie nawet oko przebił, bym stwierdzić chciał. Ale jak ci to wyjąć? Nie da się. Jasny gwint. Nie da się, Rysiek. Bez scympacków. O. Ciach i do wody. Poszedł krokodyl, jak się patrzy. Zobaczcie, jak posiekał plecione. Skubany. Trzeba przewiązać to. Siedzim. Mówiłem, że kurka weszły mi. O, znowuż coś podczepiłem, bo idzie... O, odczepiło się. Chyba znowuż coś podczepiłem, bo szło jakoś dziwnie górą. Zaraz sprawdzimy. No nie widać śladów podczepienia, no ale...
Ryba na haku była. Leci na biało, na białe Ohio. Ciężko małą gumą dorzucić tam, ale dorzuciłem idealnie. Aha, chłopie, to był idealny rzut. Celnięty prosto, bo one przy tych krzaczorach tam siedzą. O. No, mówiłem ci, że przy samym kura kamyku. W piasku zejdzie, to zaraz idzie. No. Ale to coś bokiem założyć. Jakieś bokiem jest. Ja mam rybę. Miałem. Nie, on zapięty jest. Za ogon. Widzisz? One biorą tam dobrze. Pewnie. Świetnie. Rysiek, nieważne jak... O, zaraz się wędka złamie. Świetnie, broro. Brąk jak diabli. Grunt, że na kiju jest walka. Czemu? On nie jest śliski. Właśnie zobacz, że nie są w ogóle śliskie. Uważaj, żeby on ci paszczą nie pociachał tego. Masz go? Zaprezentuj rybę, jakbyś mógł. Nie dam rady na razie. 3, 4, 5. Pokażesz ją? Do światła. Pokaż. Niszczuk. Niszczuk, tak. Poczekaj, ja go tu zaraz... Zdjęcie ci zrobić? Nie. No, co ma nie cudy. No taki o jest. No dobra, puść łobuza. Jak to stare dobre przysłowie mówi, Rysiek, nic tu bez nas, wiesz. Spadamy stąd, udamy się pod tamę. Co? Pod tamę czy na ujściu? Spróbujemy na ujściu też. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. Ale się piękny poranek robi. Piękny! Idzie kotwica do góry. Ty, gdzie ona poleciała? Kotwica była. Jest. Taki wypasiony, że bateria aż mi padła w kamerze. Jak go holowałem. Czekaj, bo pierdoła robi taką zadymę, że mi zaraz tu wszystko zniszczy. Pokaż gościa. Chodź tu shiphead. Gostka łot cepić. Ale kaban. Teraz tu zemcy ją kurde znęcił. A ja tutaj przy takim prądziku z rebela spróbuję, panie kolego. I lecisz, rebel. Hamulczyk chodzi. Zaraz zobaczymy, czy coś na rebela zagryzie. Tu już jest dosyć głęboko, ale dzisiaj nie ma jak się ustawić. Jest wysoka rzeka. Jest troszeczkę brędzowato łowić. Wysoka i zamulona strasznie, panie Ryszard. Tylko żarówiaste przynęty. Masz coś, łapiesz? Gdzie, w którą stronę łapiesz? Co? Aha. To ja z rebela tam. I kręcimy korbą. Miałeś w ogóle jakieś dotknięcie? Tu jeszcze może być za zimna woda. Dzisiaj świątecznie. Na jajko trzeba łapać, Jarysiek. Coś chyba, panie kolego, jeszcze rybów nie ma, co? Coś rybów chyba jeszcze nie ma. Jak myślisz? Wolaje na pewno gdzieś idą i szałgary tak samo. No i cóż, i znowuż jesteśmy przy skale głodu.
i nic nie wierzę. Woda naprawdę jest zbyt wysoka, zamulona. Temperatura jest całkiem dobra wody. Ale nie ma tyle łódek, to powinno być dużo łodzi, jak idzie sandacz na tarło. Nie wiem. Przyjechaliśmy powędkować. Słyszysz, Lisiek? Samce poleciały na ryby, a kobiety proszę bardzo. Bęk, 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 bęk. A ile ich tam? Ze 7 tylko? Zobacz ile huku. Cisza, kobiety! Cisza! Nie da się uspokoić. Jakby to nie było, żeby nie było pozdrowień. Nie ma ich dzisiaj za dużo. Pozdrowienia są z Zapory w Jutice dla Piotrka, który ma lat 16 i nie wiem skąd jest. Nie śmiej. I chciałbym bardzo, ale bardzo mocno pozdrowić Tomka, Tomek Wosik albo Tomek Wąsik. Nie wiem, czy Tomek Wosik, czy Wąsik, ale masz ode mnie, Tomek, takie najserdeczniejsze w tym sezonie pozdrowienia, chłopie, za komentarz, który mi dałeś. A poruszył mnie aż tak głęboko. Dzięki, stary, i to było to. To było to, na co czekałem. Bo za mną ten Wasyl jest, ale on nie pozdrawia nikogo. No bo ja to mam. Z Tarnowa jestem, to on ma to we krwi. Ja to mam we krwi. Nie pozdrawiać. Pozdrów tam kogoś, Lisiek. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy w Polsce, ok? O, widzicie? To były najlepsze pozdrowienia. Wszystkich. A jeszcze wpadam na moment, tak chwilę przerwy od wędkowania. Troszeczkę się zapnę, bo jest jednak jeszcze chłodnawo. Słuchajcie, porozmawiajmy chwilę o łodziach. Widzę, że temat jest gorący. Wielu z Was jest zainteresowanych tak samo jak Ryszard kupnem łodzi. Nie. Nie jesteś? A, okłamał mnie. Jest taka sprawa. Łodzie dzielimy na aluminiowe i fiberglass. No i pontony. Dmuchane. Ustami albo pompką. Ręczną lub nożną. Może być i elektryczna. Nie, teraz na serio. Łodzie z materiału są wykonanego metalowe lub plastikowe, tak zwane. Ja preferuję łodzie typu Deep V, czyli głębokie V. Są to łodzie do łowienia przy wysokiej fali. Te łodzie odbierają bardzo dobrze fale. Z nich się bardzo wygodnie łapie, są bardzo bezpieczne. Nie są tak szybkie jak łodzie fiberglass. Łodzie fiberglass typu basowe na basa to są łodzie bardzo szybkie. Płytkie, ale bardzo szybkie. Bardzo stabilne. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli łowić na jeziorze, kiedy przyjdzie wysoka fala, no to jest troszeczkę to przerąbane, ponieważ woda będzie się wbijać do łódki. Mamy kilka gatunków łodzi. Mamy Landa. Moim zdaniem to jest taki Mercedes. Łodzie Landa są przepiękne, są łodzie Fishermana, Yarcrafta, Starcrafta, Low. No a taką najbardziej popularną z aluminiowych łodzi, ja myślę, że jest Tracker Targa. Łódki Trackera są takie najbardziej dostępne, ponieważ Landy są strasznie drogie, ale piękne łodzie, piękne. No i silnik, teraz wszystko zależy jakie silniki. Oczywiście mówimy o łodziach, gdzie mają silniki czterosuwowe. No i powiem Wam, że produkują nadal dwusuwowe silniki. Są to bardzo szybkie. Evinrude robi dwusuwowe silniki. No i każdy musiałby sobie dobrać, pomyśleć, w jakich warunkach ja łowię. Na przykład na mojej podstawie ja łowię głównie na rzekach. Czasami zdarza się na jeziorze, ale głównie są to rzeki kamieniste, z ostrymi krawędziami, gdzie dopływa się często do kamieni, do brzegu, odbija się od kamieni. Po prostu łódź ta musi być wytrzymała. Fiberglass będzie się rysować, odpryskiwać i ścierać na dziobie pod spodem. Więc
Wybór należy do Was. Moim zdaniem, gdybym miał miejsce do parkowania, miał miejsce do parkowania, kupiłbym łódź szerszą. O wiele szerszą niż ta. Ta jest łódź dość wąska, którą ja mam. Za mną tam przypłynął land troszeczkę w oddali. No i cóż, każdy powinien sobie dobrać łódź do siebie. Jak uważacie, gdzie będziecie łowić, w jakich warunkach, czy jest Wam łatwo ją spuścić do wody, czy nie, ponieważ łodzie fiberglass są strasznie ciężkie, to są ciężkie łodzie. Więc wydaje mi się, że aluminiowa łódź jest taka najbardziej przydatna. Tak, tak. Pogadałem, w gardle mi zasło. Teraz ja Wam coś powiem. Uwaga. Przestańcie kupować łódki, bo będzie więcej łódek jak wędkarzy. Aha, najlepiej sprzedajcie. Tak jest. Rysiek powiedział, że nie kupujcie. Dobra, bierzemy się za próbę łowienia. Tu zrobię taką krzyżóweczkę, dam białą główeczkę dźwigową. A ładnie ją tutaj, cyk, zarigujemy. Super, super. Nieduża biała główka dźwigowa i seledynek. No i teraz zasada. Nie rzucam pod prąd, jeżeli już chcę rzucić w linii prostej. Ponieważ jeżeli rzucę pod prąd, będzie jakikolwiek zaczep, nawet stanie o kamień, już nie jestem w stanie tego odczepić. Mogę odstrzelić czasami, jak się uda, ale przy dużym prądzie po prostu siła wody napierająca na plecionkę nie pozwoli mi tego odstrzelić. W linii prostej i wszystko co w dół, jestem w każdym stanie, w momencie praktycznie w stanie odstrzelić, więc rzucam przed siebie, podciągam żagiel, który zrobił wiatr. Czekam, kiedy poczuję, lekko podciągając oczywiście, niwelując cały ten łuk, żyłki, kiedy dotknę dna. Nawet i Wam powiem, że chyba ciężko będzie dotknąć dna w tym prądzie. O, było dno. I w tym momencie od czasu do czasu podbijam. Pozwalam na toczenie się gumy po dnie. I od czasu do czasu podbijam. Po prostu to imituje idealnie martwą rybkę, chorą rybkę, że coś z tą rybką się dzieje nie tak. Wtedy drapieżnik ją łatwiej przyatakuje. Nie podbijam, na jeziorze podbijamy za każdym razem. Na rzece warto dać przynęcie się przewałkować po dnie. W tym czasie, kiedy ja tu gumą operuję, Rysiek śmiga z woblera, tak? Czekam na wiatr, co mnie przygoni. O matko, będzie śpiewał. Ale się narobiło. Czekam na wiatr. Czekasz na tę jedną chwilę. Prosta sprawa, Rysiek, prosta sprawa. Prosta, woda jeszcze jest za zimna, za wysoka, za brudna. Ryby jeszcze... Ich nie słyszą i daleko... Nie. Metabolizm ryby jest bardzo spowolniony, wiesz, po zimie jeszcze. Ona nie wystartowała do pełnego żeru. Więc nie ma co się dziwić, że przyjedziemy i zaczniemy na przykład naparzać ostro gumami czy woblerami i te ryby będą atakować. No, zapomnijcie o czymś takim na wiosnę. Woda musi podskoczyć do góry i to dużo, żeby ryba zaczęła aktywnie i szybko gonić za przynętą, więc... Jedynie szybko goni za przynętą na trollingu na Lake Michigan. Tak jest. Jedynie co szybko goni, to żona za Twoją wypłatą, chłopie. To... Podeszło kocho... Tak, kocho nie kocho, ale kura szybko goni. A ta... Wyrzut... Patrzcie, ile na piękny kij. Rysiek, uwielbiam tego kija. No normalnie Ci powiem szczerze, że uwielbiam tego kija. Pięknie wykowany. Pięknie. Jest tak do ręki. Ten co pięknie jest wykonany, to został w Warszawie. O, ten to tak, został kurka wodna. Bardzo dobry kijek. Bardzo dobry kijek. Polecam go każdemu tutaj do spinningu. Masz takiego, Rysiek? Zobacz. Proszę bardzo, tylko to tak jakbyś dostał miecz do ręki, rycerzu. Silverhawk, Fenwicka, to jest kij Fenwicka. Oho,
uwaga, okiem człowieka. To jest podpis dla Zaborka od najlepszego wędkarza Van Damdema. Aha, uwaga. Na rączce u góry, jak chcesz tę gramaturę przeczytać. 7-0 od 1-4 do 5-8 i woblery masz i plecione masz od 6 do 16. No. I to jest i a action, jaka to będzie action? Nie ma action właśnie. Jest, pisał gdzieś. To jest medium. Widzisz, jest. Co jest? 7-0 akcja medium. Medium. Kij, chłopie. Zorro by się nie powstydził takiego kija. Taki kij to ma, chłopie, wszystkie kije. Co się tak naprężasz? Aha, Arnold Schwarzenegger. Ryszek, nałapiemy dzisiaj ryb? Ale widziałeś, jak sobie ciągałem tego shipheada? Myślałem, że będzie konkretna ryba. I była, kawał rybska. O. Na rybkę? Możesz ty, łobuzia, a ja składam ten sprzęt i sauger. Aha, proszę bardzo. Prawie jadalny. Ładny. O, cicho. O, wypuszczam i leczycie. O, gracias. Oho. No ładnie już też. Sałgerek, no. Pytlinga se wciągnął. No ja też miałem parę brań na gumę, parę razy. Tam już jeść, podpadzić, zostawiłem rybkę. No to dobrze, tyle jego. Ale to śmiało jedno. O taką, o to nie tak. Masz pan tutaj tą. A gdzie tak padło? Nie wiem, w te... To... Rurki czy gdzie? Nie wiem, w te twoje portki chyba tam. O, daj panie zdrowie. Dobra, rybka idzie na główkę dźwigową. Typu floating, czyli pływającą. Wyślizgła? Ciach. To jest przywilej, że możemy łapać na... żywą rybkę. O. Dobra, lecimy z tym koksem. Aha. I w tym momencie oczywiście. W tym momencie poczułem tylko jak dotknął brachu. Ale to jest tych grubszych. Żebym cię nie skłamał, to już jest grubsza sztuka. To już nie jest wyścigowy taki. Jak mi... Wiesz, jak się cieszę, że go w ręce wziąłem? Dzięki, że wpadłeś. Kochany jesteś, taki saugerek jesteś. Taki saugerek jesteś. No, Jezu, Rysiek, jak uwielbiam tą rybę trzymać w ręku. Nie będę mówił jak co, ale... Nie chłopie... Podtrzymaj se jeszcze. Podtrzymam se. Poczekaj, tak se podtrzymam, tak o. Tak. Zobacz, jaki śliczny. No uciekaj rybek, uciekaj, opa. Ale kurę, jak moja to usłyszy, to już se podtrzymam. Ach. To jest to, co właśnie cieszy. No i próbujemy dalej. Próbujemy... Może akurat coś weźmie, podciąga kijem i siedzi. To było to, co tygryski lubią najbardziej, panie Ryszardzie. Ale ładnie pracuje, pod prądzik. Ty, nie chcę cię kłamać, ale ten jest agresywny. Jaki agresywny to jest, bo to są... Patrzcie. Ale połknął rybkę. Zobacz, Rysiek, to jak mały steelhead wygląda. Ale piękny. Ajajajajajajaj. Muszę go tu skombinerykować, żeby go nie uszkodzić. O, o, o.
Już się ma. O! Spójrzcie, jaki śliczny. Do wody. Hopa! Co? Hej, bracie, tu już je wyczaiłem. Oni już są moi. Zobacz, jaka piękna główka jigowa floating. Zobacz. Stary, to jest tygrysi kolor główki jigowej pływającej z ołkiem i zwykły zestaw. Nie jest na trójniku, tylko to jest nie drapshot, to jest tak jak się łapie na splitshot. O, to jest ten sam sposób na splitshot, czyli obciążenie jest przy samym dnie, główka troszeczkę podnosi pływająca jigowa rybkę i wtedy łapiemy. Ale pięknie czuć, jak pod nie idzie. Teraz wyobraźcie sobie, jesteście na dnie zestawu, na końcu zestawu, czyli ołów ciągnie się pod dnie, flow jig podnosi, pływająca główka jigowa podnosi rybkę żywą troszeczkę nad dno. Wtedy jesteśmy w zasięgu żerowania właśnie drapieżnika. Delikatnie podciągam kijem. Czasami nawet wskazane leciutko podszarpnąć, żeby go tak jak w tym momencie sprowokować i on trzyma już w pysku. Ach, troszeczkę za szybko to zrobiłem, on trzymał to w pysku. Nie poczułem tego drugiego dotknięcia, a widzicie, zobaczcie, zabrał rybkę. Nie jest tak źle, Ryszard. Zawsze się złapie ryby. O, 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 o. Przytrzymał w twarzy. Już go przez chwilę utrzymałem. O, i upuścił. O, żeś rzucił urok psa i kota. O, ty proroku jeden, ty. O, o, o. Wiesz, gdzie wziął? Koło ciebie. Popatrzył, mówi, o, basierak nie łapie, to ja biorę. Pokaż, jakie te masz nożyczki, rapalki. To jakieś nowe? No bo w tamtym roku miałeś takie kobiece, różowe. O. A my tu sobie delikatnie, bez żadnego szarpania, wykminiliśmy sobie, że najlepiej będzie na żywą rybkę. Poczekamy z ostrym spinningiem do ocieplenia w terenie. Wchodzę, wchodzę i mam. Ha. Szłem w odpowiednie miejsce, teraz go już nie puszczę. Co? Przy tych kamieniach, trzeba iść po tych kamieniach, Rysiek, na krawędzi tych kamieni. Jaka ryba jest, pokaż się. O, jak ładnie pod prądzik. O, ty zobacz. To jest z twoich tych ulubionych. Ty ich bardzo lubisz. Ja zresztą też. Ryba. Taka rybka. Taka, taka. Rysiu, wesołych świąt strajbeziku. Hop. Ha? I cyckowi się trafił jak ślepej kurze ziarko. Nie mów, że strajbes. Strajbes to tu trzeba blachę założyć. Co żeś złapał? Nie, saugerek. O taki o. Hop. Zobaczcie, jaki dzisiaj Rysiek rozmowny. Wpadł w jakiś swój amok wędkarski. O, 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 o. Nie, myślałem, że coś w twarzy przytrzymuje. Powiedz coś wesołego. Nie tam tylko, że halleluja, tylko coś wesołego. Halleluja. O, o proszę, kawał z niego. O, nie będę mówił głośno przed świętami. Wielką sobotę, ty. Grzesznicy, jesteśmy ładni, co? Nie, ale ja lubię świetlania jeść. Jo, kurde, Rysiek. Siadam przed telewizorem, 10 jajek kroję, robię na czwarteczki, połówek. Na dwóch siadam. I siadam. Jedziesz? Ja jadam sobie. No tak, ekologicznie. Na pedlinga.
Możesz ty. Ty jakieś walki mi robisz na tego stankroja, to ryba wyjazdu. Ale ładny, ale ładny. Bracie, ten to już jest z tych takich. A? To już jest grubasem. No. No, gotowy jest, żeby cię zapłodnić. Ale złapał rybkę. No. No to zmierz humusa. Ale ciekawe też ile one tu mają. 14 i pół. Wypuścić chyba 15 jest. Popłynął. Ale aż miło takiego przytrzymać, co? Ładny, ładny. Fajna ryba. Ale widać, że daleko ci tam wziął gdzieś. I na parza. Bo liczy się chęć. Z tych skał. Tak, ale one... To jeszcze widać, że samice nie przyszły, Rysiek. No. Ja już wędki złożyłem. Chyba, że potrolujemy jeszcze. No, chyba na... Chyba na... Nie wiem czym. Starczy na dzisiaj tej nierównej walki. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Zaczęliśmy sezon na ostro, jak to mówią. Garbatymi rybami. Nie garbatymi, tylko zębatymi tymi. No i także za chwileczkę jeszcze strzał z drona. I tyleśmy się ją widzieli dzisiaj. Widzicie, jak miło czasami, jak pokomentujecie? Wtedy mamy fajną konwersację między sobą. Hejka, hejka. Spójrzcie, cofam teraz z przyczepą. Zobaczcie. Dosłownie nic prostszego. Tylko muszę znaleźć, gdzie to jest. Tutaj, ok. Zobaczcie, jak to łatwo widać. Dobra, teraz muszę troszeczkę przymanewrować bardziej. Także o, dokładnie widzę, gdzie przyczepa jedzie, gdzie trok nie jedzie, na razie. Wielu zastanawia się, Rysiu, nad kupnem drona. Ja mam drona, to jest DJI Phantom 3. Jak widzicie, standard. Tak jak wygląda, na wierzchu jest rejestracja, jego musi być zarejestrowany, kosztuje to $5. I teraz tak, stawiam go tutaj, naciskam raz i dwa. Powinien się włączyć. Kamera się poruszyła. Ok. Teraz zobaczymy na wyświetlaczu. Tutaj powinno iść. O. Wi-Fi muszę znaleźć. Kamera niżej. Kamera niżej? Ok. No i dobra. Teraz czekam, aż się połączy. Kamera. Skip. Muszę przeminąć. Znalazł Wi-Fi z kontrolera. Możemy wyłączyć teraz i wejść na aplikację z DJI Phantom. Ok, jesteśmy. Calibrate. Nie trzeba. Co tu pisze? Ok, i widzimy, że Save to Fly. Teraz, żeby wystartować, muszę pójść kontroler dwoma tymi do siebie. Ok, wystartowały. No i cóż, włączamy recording i lecimy. Tylko żeby ten orzeł ci go nie zapnął. Trochę duży wiatr jest dzisiaj. Muszę ściągnąć okulary, żeby lepiej widzieć. Obrócę go. No i nagrywam. Tak wygląda
Boat Lunch. No nic, pooglądajcie sobie chwilkę. I słuchajcie, wylądowałem, jak widzicie, spójrzcie na kamerę, może widzicie, może nie, kamerą ruszę w górę czy w dół, to od razu wszystko widzę, to co się dzieje. Także nie wiem, wielu z was myśli o dronie. Dron jest fajna zabawka, mój już jest czwarty dron, dwa zostały rozbite, jeden został utopiony wraz z kamerą GoPro, także musicie się dobrze zastanowić, czy to jest warto. Ja wam powiem, że na 100%, czekaj, muszę sobie założyć okulary, bo normalnie nie mogę patrzeć na oczy, tak mnie bolą. Powiem wam, że na 100% prędzej czy później rąbniecie glebę. I to będzie tak, że polecicie sobie gdzieś z zaułku, pokręcić sąsiadkę, fajna laska, jak będzie akurat sadzić rzodkiewkę na wiosnę w stroju bikini. Tak. Będziecie chcieli ją tam podkukać, podlukać. Sąsiadka się obróci, wy się spłoszycie, cofniecie się, pizgniecie w drzewo, dron pierdyknie glebę. Albo stracicie kontrol. Łączność z bazą. Po prostu jest nieuniknione. Także jeżeli chcecie z dronem się bawić, może zacznijcie od słabszych modeli. Lub jeżeli ktoś ma kasy na zbyciu, to od razu z grubej rury czwórka teraz wyszła, rewelka, sam lata. Słuchajcie, tak wygląda zabawa z dronem. Widzieliście Boat Lunch. Będę starał się za każdym razem brać ze sobą, żeby wam pokazać, jak wygląda Boat Lunch, czyli miejsce do opuszczania łódek. Popatrz, muchy już latają. Te malutkie. I cóż, widzimy się za tydzień, Ryszard? Prawdopodobnie. Bądźcie cierpliwi. Jak tylko będzie pogoda. No właśnie, wiesz, że my mamy pogodę w tygodniu. Powodzie są straszne w Wisconsin. Wszystko jest takie... Pogodę mamy środa, czwartek, a przychodzi weekend i mamy deszcze albo jakieś pieroństwa. No. Wow. Lata tych much od diabła. Myłeś się? Ty. Patrz, przed świętami? Chyba tak.
A tam... Modliłem się nawet, a ty nie. No nie, no bo ja tylko umyłem kura do święcenia, to co trzeba. Ta. Nawet chciałem na czerwoną pomalować i sobie wrzątek zagotowałem. Bo Rysiek mówi, że będzie na niebiesko i między drzwi. I laczkiem. Dobra, spadamy, nie będziemy przeciągać. Byliście z nami dzisiaj w Jutice. Nie było źle, było fajnie, rybek połapanych kilka. Pierwsze spotkania z saugerami. Ryba, która jest niesamowita w dotyku. I cóż, mam nadzieję, że będziecie ten filmik oglądać. Mało. One widać, że jeszcze na tarło nie poszły. Ten większy już mlekiem poszedł, no. ale ten mniejszy niech nie ciula. Jeszcze niektórzy z was będą kuszać, ja myślę, że świąteczne jedzonko, jak będzie oglądać filmik. Tak. Bardzo miło, że komentujecie, bardzo miło. Czekam dalej na wasze komentarze. Staram się wam odpowiadać zawsze i trzeba łysych pokryć papą. Trzymajcie się. Na razie. Hej.